No, byłem na bocianówce. Tam zrobiłem filmik, co tam nowego. No, była Albinka, maluchy. Była Zuzia na półce. No i nowy kotek się pojawił bez ogona, właściwie 5-centymetrowy ogon. Czarny, z białą serwetką pod szyją. Nazwałem go Bambo. No i przyszedłem tutaj, bo tutaj reszta kotków jest. I zobaczymy, co tu jest. Kto to idzie? Gacuś idzie. Gaculek, mówiłem, że tutaj będzie. Co, Gaculku? No chodź. No chodź, Kiciulku. No chodź. Chodź się pogiziam. Gacuś lubi gizianie. No, trzeba przyznać, że kotkom brakuje tutaj tego mini osiedla, które było. One lubią tutaj koło oddziału się trzymać. Chodź, pilocie, oblatywacze. Ja myślałem, że ty za parkanem tam może latasz. I się ganiacie ze szramkiem, a ty tutaj leżysz. No, słońce zaczyna się zniżać ku zachodowi. No, Albinka zaczyna iść za mną. O, widzicie? Już usłyszała mnie, że idę i że się oddalam, to idzie. No, no proszę. Się bawią. Romeo to tak lubi zaczepiać. On mnie też zaczepia. Jak ja przechodzę tam pod promenadą, tą podniebną koło bocianówki, gdzie one tam na górze są, idę, to on jest u góry nade mną i mi tam po głowie paca. Zaczepia mnie. To raz, to drugi raz. No, jest tutaj, zobaczcie. Basiorek jest tutaj. Mila jest. Kiciulka, proszę. A tutaj kto jest? Babcia? Babciulka, to ty? Babcia tu często leży. Ona lubi to miejsce. Nie, nie ma jeszcze, nie widzę mamuśki. Mamuśka, Kicia! Ona tutaj bywa, że śpi. Tu w tym. Bardzo często stąd wychodzi. Nawet całą noc tutaj. No dzisiaj mi czurnik zrobił. Tutaj wykarczował. O, zobaczcie, tu był taki rozłożysty. Średnicę miał z 3 metry. Jakiś tam krzew. Ale był tak strasznie gęsty, że do niego się nie można było z góry dostać do dołu. A muszę wam powiedzieć, że z tym jest związana pewna przygoda. Konkretnie ze świętej pamięci Maciulkiem. Bo w pierwszy dzień, jak mi przywieziono go, Maciulka, no to ja nie wiedziałem, że on taki był 10 lat w blokach. Myślałem, że on będzie żył na wolnym powietrzu. No i puściłem go tutaj, a on mi wlazł właśnie pod ten krzak, do którego nie mogłem się tam dostać. Nie mogłem go wyciągnąć stamtąd. No tak mnie to rozeźliło, że się nie mogłem dostać, bo to gęste, że go zostawiłem. O 5 rano się obudziłem, deszcz leje. No to jak deszcz leje, to ja szybko tutaj przyleciałem, żeby Maciulka wyciągnąć. Po 10 minutach udało mi się tam dokopać wreszcie do niego. Wyciągnąłem go stamtąd, podrapałem się. Mokry był, przyniosłem go do pokoju, puściłem. Schował się za biurko, siedział za biurkiem. No muszę wam powiedzieć, że jest z tego filmik na YouTube. Znaczy jest, jak go przyniosłem do pokoju, się schował tam za biurko. Natomiast tutaj, jak go wyciągałem, no to
Już nie przyszło mi na myśl filmować to, chociaż można byłoby to, byłoby to ciekawy filmik. O, zobaczcie, jak się schowała. Mila kiciulka. Nionia. Nionia. Jesteś. Chodź, Nionia, chodź ty. Chodź. Chodź ty, pieszczowa. No trzeba przyznać, że koty... O, jest mamuśka. Ja ją wołałem. Jest tutaj. Trzeba przyznać, że koty uwielbiają to miejsce. I byłoby to cudownie. Wręcz byłoby to marzenie i rajem do kwadratu. Gdyby ta bocianówka mogła stać na przykład tutaj, pod tym drzewem, tu. Ale koty by miały pięknie. Kurczę. Bocianóweczka tutaj. Kwiatki piękne. Oczko wodne. Zapachy. No to by było piękne. No ale... Kto by się na to zgodził? Czuli by się nie zgodził. Kierowniczka też nie. Bo za blisko oddziału. Tak. Chodź no tutaj jeszcze. No byłem na bocianówce, a tam kotów nie ma. Przyszedłem szukać koty. No gdzie są? Tu są. No co ty robisz, że one tu siedzą? Co ty im jedzenia coś dobrego dajesz tutaj? Co? Lawenda je może przyciągnąć. Lawenda? Ale tu nie ma kocimiętki. Ale tak samo, kocimiętka czy lawenda. To prawda, kochani? Że koty też lawendę lubią? Tak jak kocimiętkę? O Jezus Maria, tu cały czas mi się pod rękę i pod rękę, żeby ją głaskać. Pieszczocha. A nieraz ma takie okresy, że... O! Przyszła albinka. Że ją chcę głaskać, a ona nie chce. O, przyszła. A, tylko czekać, jak kociaki dorosną. To tutaj je przyprowadzi. No zobaczysz. Jeszcze 2 miesiące to tutaj albinka kociaki przyprowadzi. No jeszcze mi jej z małymi. No widzisz, że koty przychodzą same. Co? Same koty tu się pchają. No ale przecież wiesz... Ale wiesz przecież... Wyłapią ci żaby. Tak? Koty doniczki, co załatwiały się w doniczce? Przestań się zgrywać, kurwa. Biegają i rozwalają. Doniczki? A te tam sadzonki?
Kiedy będziesz żniwa robił? No, żniwa tutaj będą, mamy jeden kłos żyta. Kłos żyta. A Miciuri mówi, że zajmie się opieką Zygmunt, przecież on ma gospodarstwo. No, że kombajnem. No. Co? No co, Mileńko? No co? O, jest jeszcze mało. No, tutaj była lawenda. Kochani, to obciął. Tylko tu została. To jest jakaś chyba inna odmiana lawendy, bo ta jest, te są ciemniejsze, tamta jest jaśniejsza. I Romeo jest. No co, Mileńka? O Jezus Maria, no, no chodź, chodź, chodź. No chodźcie tu pogiziam. No położyła się, żeby ją pogiziać. No. Ty jesteś jak Julcia. Też chcesz, żeby cię giziać. No. Proszę, piją. Woda zielona. Glony się zalęgły. A muszę wam powiedzieć, że jeżeli będziecie mieli wodę w butelce dużej, na przykład 5-litrowej, czy nawet innej, postawicie i temperatura będzie 25 stopni wyżej, to zaczynają się zalęgać glony i butelka robi się zielona. Moja może 24 czy 23, ale tak już tego rzędu to się zaczyna woda zielenić. O, Romeo. O, Romeo, zostaw ten sznurek. Tutaj mi czuli, no, widać ubytki trawy są. No to nie wiem, wyrywał czy co. W każdym razie zasiał tam. I teraz, żeby nikt nie chodził, to sznurki przeciągnął. Tam też nie ma. No od rana o 5 już podlewa. No i po 19 też podlewa. Co, Gacusiu? Ty też chcesz pogiziać się? Świeżo skoszona trawa, jest zapach. A właśnie też taki krzak był tam, co go wyciął, co się mi Maciuś schował. No tego ładnie ukształtował, równo tu. Zrobił taki latający spodek. Co? Ajajajaj. No, jak koty lubią. Romeo też. Higacuś idzie. Tutaj bąk się uwija. O, jaki duży. Ojej. Zaraz chciałem go sfilmować, a mi uciekł. O, jaki duży, zobaczcie. Ładny. No, podobno bąki latają wbrew prawu aerodynamiki. No, to tam przesada wbrew. Gdyby to było wbrew, to by nie latały. Ale chodzi o to, że on ma stosunkowo dużą masę do powierzchni skrzydeł. A fruwa. No. Nasze kochane bąki, pszczółki. A, tutaj jakaś inna odmiana bączków. Na lawendzie urzęduje. Ten taki ciemny jest bąk. Mały.
jedna trzecia tamtego i jest biały, tego czarnawy taki. A ten ma takie, a tu pszczółka. Maja się uwija. No. Co, Gacusiu? No co chcesz? Co? Tak? No. Mruczando. Mruczando, Gacusiu. Co? O, te bączki latają. No. A ten placzuje tutaj. Placzuje równo. O. Maciek poleciał? Nie, tu jest Maciek. Który tam kocur poszedł? Te krzaki. No, Miciurin to jest taki wyczulony na tle tych porządków tutaj. To dobrze, aż do przesady. Jeszcze mi tego brakuje, żeby mi tu koty. No, a co on ma do tego? Jak koty same wybierają i tutaj na przykład często jest, że kotka się okoci i maluchy tutaj trzyma. No gajowniczka, przecież Gaja tam się okociła, później przyprowadziła i tutaj były. W tych krzakach siedziały. Tu je dokarmiałem, bawiłem się z nimi. No co, Gacuś? O Jezus Maria. No co tam było? Co, Gacusiu? No i się dopominają Gizianio. Mila kicia. Lubią się tutaj ganiać koty. No. Bo tu jest sporo takich krzewów. Można się za nie chować, wspinać się po nich. Dookoła nich się ganiać. Mamuśka jak się zaczaiła. O! Zobacz. O, i tu następny. Romeo tutaj. Albinka tutaj. O. Jest. Poleć. I koszurnęła mi koło nóg. No. Wygląda, że nawet tu im się bardziej podoba. O! Mamuśka. Niż w bocianówce. Proszę, tu są drzewa przecież. Co to za drzewo? O, poleciała. Ale sprytna. Proszę, jakie gonitwy. No, teraz wieczór przychodzi. Chłodniej. To koty się uaktywniają. Koty najbardziej są aktywne nad ranem i wieczorem. No, gonitwy tutaj robią, że hej! Na drzewa wlatują. Co tam, Romeo? Romeo ma nieraz takie kaszelek. O. Nie wiem, czy to jest objaw normalny, czy chorobowy, czy jakaś powikłanie po chorobie. A ten będziesz też tak karczował? Zobacz. Tego nie wiem, przecież on zdrowy jest. Ten był uschnięty w połowie. To... Aha, uschnięty był. Ja myślałem, że za bardzo się rozrósł i dlatego go zlikwidowałeś. No kurde. To było zmarnowanego, nie wiem co się stało.
siedzą, kiciusie. Co to się zrobi? O! Tata poleciało, gołąb jakiś. Go furknęło nad głową. No tak. A, Romeo, jak zwykle. No, jakaś pani napisała, że Romeo może mieć problemy sercowe, skoro on tak często kładzie się. Pobiega, pobiega, pochodzi i leży na boczku. No faktem jest, że te inne tak często nie kładą się, a już szczególnie tak całkiem na boku. Zwykle to siedzą. A ten się kładzie. No, to będziemy kończyć powoli ten filmik. Czyli już wiemy, jakie kotki tutaj są. Jakie lubią tu wieczorami przychodzić do ogrodu Miciulina. I co, Romeo, kiciulku? Nazywają to ogród japoński. O, pisze japanisze. Ale ja wiem, czy to poza bramą to resztę wystroju jest japoński. Tutaj jakiś kotek jest. Jeszcze zobaczymy na koniec, który to śpi. Ciula, to ty tu śpisz? No, proszę, śpi tu nasza ciotka. Ale się to rozespało. No dobra.